Majka, Karoliny Majdy. To jest ostatni mecz w tym roku, tak? Na czołówkę tej tabeli, cały czas lider zostaje Górnik Łęczna z dorobkiem 39 punktów, na miejscu drugim 32 punkty, na trzecim miejscu Czarnica stawia 31 punktów. A 14 kolejka jest telewizyjna już ostatnie mecze w tym roku ligowe o godzinie 11 rozpoczynają się spotkania AZS Wrocław UKS SMS Łódź, AZS PWSS Wałbrzych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witek Żywiec, kontra zastępnie od imienia AZS Wrocław UKS SMS Łódź. Dziś sobota 24 listopada zapraszam Państwa bardzo serdecznie na mecz Ekstraligi Kobiet w ramach 14 kolejki. Medyk Konien zmierzy się przed własną publicznością z Polonią Poznań. Losy, które w przerwie będziemy właśnie losować i zwycięzcy dostaną sytuacja w tabeli. Medyka Konien. Na pierwszym miejscu z dorobkiem 39 punktów Górnik Łęczna. Medyk zajmuje drugą lokatę z dorobkiem 32 oczek. Na trzecim miejscu są Czarni Sosnowiec, 31 punktów dorobku. Czwarte miejsce AZS PWSZ Wałbrzych, 28. Na piątym miejscu podsunął się UKS SMS Łódź, 18 punktów. Na szóstym Bronowianka z 17, siódme GKS Katowice, również 17 punktów. Na ósmej pozycji AZS PSW Biała Podlaska, 13 punktów. W dziewiątym miejscu Olimpia Szczecin, 12 punktów. Na dziesiątej pozycji AZS Wrocław z dorobkiem 9 oczek. Na jedenastym Mitech, 6 punktów. I dwunaste miejsce. Ostatnie w tabeli zamyka Beniaminek, dzisiejszy rywal Medyka Konin, Polonia Poznań. Punkty wywalczone w ostatniej kolejce w meczu z Mitechem Żywiec. W poprzedniej kolejce Medyk Konin wygrał na wyjeździe 1-3 z Gieksą Katowice. Składu obu drużyn, tradycyjnie gospodarze jako pierwsi w bramce. Mała zmiana, numerem pierwszym wystąpi od pierwszych minut Natalia Dominiczak. W obronie od lewej Hayley Lucas, numerem drugim, z trójką Helińska. I też mała zmiana na stoperze, z numerem 16 Sandra Sałata. I na prawej skrzydle Nicole Zając. Linia pomocy Natalia Chudzik z numerem 10, Natalia Pakulska, dalej Gabija Gedgaubeite z numerem 17 i na prawej stronie z numerem 11 Maria Iwaniszyn. W ataku z numerem 7 Dominika Kopińska i z numerem 9 kapitan konińskiej drużyny, najbardziej doświadczona zawodniczka Anna Gawrońska. Na ławce Maskiewicz, Kaletka, Łasicka, Suwalska, Leniczak, Majda i Kowtun. Trenerem konińskiej drużyny niezmiennie Roman Jaszczak. Goście wystąpią w następującym ustawieniu 3-5-2. W bramce z numerem pierwszym Siejka, w obronie kapitan Karolina Grześkowiak z numerem 6 Czudzińska, z 21 Filipiak, w pomocy z 17 Szmatuła, Sutkowska, Cerajewska, Cywińska oraz Liczbińska. W ataku z numerem 14 Nowak i z numerem 7 Machowiecka. Wełna, Dzierga, Skosienna, Lewicka oraz Witczak. Trenerem poznańskiej drużyny jest Michał Wartoński. Ja tylko jeszcze dodam, że w plebiscycie sportowiec roku 2018 pod honorowym patronatem Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kategorii sportowiec roku kobiety, nominację otrzymała Natalia Chudzik. Bardzo serdecznie gratulujemy. Obie wyjściowe jedenastki zameldowały nam się na płycie głównej boiska. Mecz o mistrzostwo ekstraligowe w ramach 14 kolejki w Skocie. Popierała Grzybka Sędziowska, arbitra główna Emilia Szymula,
asystent Paweł Barnowska oraz Karol Laskarska. Numer 3 Krystyna Tybińska, numer 6 Laura Czulińska, numer 7 Anna Machowiecka, numer 8 kapitan zespołu Karolina Kiepiej, numer 10 Paulina Kiepiej, numer 11 Karolina Kiepiejewska, numer 14 Maria Nowak, numer 14 Weronika Szasła, widzę spodziewają się gradu woli i numer 20 patrząc na sytuację w tabeli. Na ławce rezerwowej numer 77 Bramka na pełno, numer 4 Kaja Giergas, numer 13 Patrycja Kościelna, numer 18 Angelika Lewicka i numer 20 Julia Wilcza. Trenerem zespołu jest pan Michał Baraczyński. No, ostatni mecz w 2018 roku. I skład Patryka Kolin, numer 1 w bramce Adama Dominicza, numer 2 Kali Lukas, numer 3 Weronika Kalińska, numer 7 Dominika Kopińska, numer 8 Natalia Kudzik, numer 9 Kapita zdjęcie, Anna Kalińska, numer 6 Natalia Papuska, numer 11 Mariana Iwaniszyn, numer 16 Medyk Konin, czarne, jednolite stroje. Na ławce rezerwowej numer 4 w stolicy Wielkopolski Kalenka, numer 6 czerwona, biała, numer 11 Monika Kowalska, numer 13 Klaudia Olewnica, numer 14 Karolina Majda i numer 27 Alana Kowalska. Moment. Trenerem zespołu jest pan Roman Jaszczak. Panie Emilia Szymula, pierwszy raz obliczę w tym spotkaniu w ramach 14 ligi, 14 kolejki Ekstraligi Zdobiec. To nie jest dość chłodno, po 2 stopni, bez wiatru. Murawa jak na tą porę roku, dobrze przygotowana. Nieco przemodelowane wyjściowe ustawienie zespołu Medyka Konin, czterokrotnych mistrzem Polski. Na ławce Kaletka. Również Klaudia Olejniczak. Przesunięta do obrony Kol Zając. Jeszcze to jakieś ostatnie ustalenia. I za moment rozpocznie się spotkanie Medikonu Mikołania Poznań ze stanowiska komentatorskiego. Witam do Państwa Jędrzej Burek, transmisję naszej obrony dzięki Lexi HD, patronom medialnym jest Info Konin. Jeszcze widzę za nami początek spotkania 14. W tej momencie Emilia Szymura rozpoczęła to spotkanie z piłkarki z Poznania. Na pewno będą chciały zatrzeć nieco złe wrażenie, a tymczasem już Gerda Odajta przejęła natychmiast tę piłkę do Kopińskiej. Zbyt szybko mogą być już groźnie w pierwszych minutach. Dzisiaj wszyscy sympatycy polskiej kobiecej piłki nożnej na pewno spodziewają się tutaj gradu bramek. Zespół czterokrotny mistrzów Polski zdecydowanie dysponuje większym doświadczeniem. Teraz bardzo ładnie Gawrońska. Do Pakulskiej przedziera się lewą stroną. Za daleko, ale natychmiast pojawiła się Chudzik. Będzie szansa na dośrodkowanie. Świetnie, Kopińska tego nie zamknęła. Jeszcze tam próbowała Iwaniszyn celnie główką, ale zbyt lekko. Roztropnie Siejka nieco przytrzymała piłkę, uspokoiła grę. To są problemy z opuszczeniem własnej połowy boiska. Załtu Lukas, Gawrońska. Helińska do Sałaty. Zając już na prawej stronie. Piłka do Kopińskiej. Zbyt mocna, ale w zamyśle bardzo dobrze to wszystko wyglądało. I od własnej bramki goście. Dalekie wybicie, Sałata.
piłkarki Medyka wymieniają wszerz boiska kilka podań, czekając na to, co zrobią rywalki, a tymczasem na pozycji spalonej Anna Gawrońska. Piłka poza boiskiem i rozpoczyna gospodarza Lukas. Dobrze do Kopińskiej. Przedziera się tam lewą stroną. Udało jej się, wbiega w pole karne. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Natychmiast podwojona. Była faulowana w tej sytuacji. Przez Paulinę Liczbińską. Podopieczne Romana Jaszczaka będą miały okazję na otwarcie wyniku w tym spotkaniu ze stałego fragmentu gry. Rzut wolny w tej okolicy zawsze jest niebezpieczny. Chudzik w pole karne, dobra piłka. A wyskoczyła Gedgaudaitę, jak nie udało się celnie zgrać tej piłki i od własnej bramki rozpocznie Siejka. Lepsze wybicie, też walczyły jeszcze tą piłkę. W tej chwili Kopińska w pole karne, płasko do Gawrońskiej. Defensorkom ze stolicy Wielkopolski udało się zażegnać niebezpieczeństwo w tej sytuacji. Będzie niezwykle groźnie już. Natalia Chudzik zmierza do narożnika boiska. Będzie kolejny stały fragment gry. Dośrodkowanie. Wyskoczyła Gedgaudaitę. Zamyka też się Zając, ale problemy z przyjęciem. Wygranie do Iwaniszyn, ale muszą nieco wycofać piłkę. Straciła ta akcja koloryt. Natychmiast piłka jeszcze wrzucana. Walczy o tą a futbolówka Pakulska, jak kulkowa, zbyt mocno skierowana, nie udało się jej opanować. Po raz kolejny od własnej bramki rozpocznie Siejka, celebruje każdy moment, kiedy jest przy piłce, kiedy ma wznowić grę. Jeszcze od samego początku piłkarki z Poznania nastawione na grę z kontry, obronę wyniku raczej tutaj na tak gorącym terenie, jakim jest boisko czterokrotnych mistrzów Polski. Jeżeli nie chcą przegrać wysoko, to muszą wystrzec się błędów od samego początku. Jak na razie 0-0, 7 minuta meczu. Gawrońska, doskonała piłka do Chudzik, biega w pole karne, będzie szansa, wyłożenie i Dominika Kopińska wspaniałym strzałem, ale jeszcze piękniejsza parada Katarzyny Siejki. Zobaczmy, jak ta akcja wyglądała raz jeszcze. Kolejny stały fragment gry w postaci rzutu różnego, to była doskonała okazja, aby podopieczne Romana Jaszczaka otworzyły wynik tego spotkania. I po raz kolejny w narożniku boiska Natalia Chudzik. Dośrodkowanie, piłka długo zawieszona, wyskoczyła Gedgaudaitę. Zamieszanie w polu karnym, jeszcze wybijają defensorki, ale niezbyt mocno. Dobiegła do tego Pakulska. Gdzieś odbiła się ta piłka i szansa na kontrę. Wychodzi drużyna Polonii.
za mocno wysunięta ta piłka przez Liczbińską i spokojnie opanowała cała ta sytuacja. Jakby udało się przedrzeć drużynie Polonii w tej sytuacji, byłoby niezwykle groźnie. Byłyby wyrównane szanse. W tej chwili Lukas, daleka piłka do Kopińskiej, wyszła Tomsiejka daleko na przedpole. I to była dobra decyzja. Rozpocznie od własnej bramki. Miała tam miejsce Kopińska, aby skleić coś z tej akcji. Goście. To Machowiecka. Szmatuły. Piłka. Dla piłkarek. Michała Waraczyńskiego. Jeszcze jeden aut. Piłka do Machowieckiej. Walczy tam jeszcze Nowak, ale zbyt mało zawodniczek z Poznania. Włączyła się teraz Patrycja Sutkowska w ten pressing. Zawodniczki wspomina, jak na razie nie znalazły drogi do bramki. Na spalonym po raz kolejny Anna Gawrońska, skoncentrowane piłkarki z Poznania, realizują założenia taktyczne, na pewno sporo werwy. Dodałbym ten pierwszy zdobyty punkt. Do Lukas. Chelińska. Medyczki rozpędzają się w tej chwili prawą stroną. Biegnie Iwaniszyn. Będzie szansa na dośrodkowanie. Natalia Chudzik nie potrafiła w tej sytuacji znaleźć te drogi do siatki. I od własnej bramki rozpocznie Katarzyna Siejka. Jak na razie po 12 minutach niewielką optyczną przewagę posiadają piłkarki Romana Jaszczaka. Na pewno więcej z tych fragmentów tam w okolicy bramki Siejki. Co dłużej utrzymują się przy piłce, jednak to nie wygląda, żeby była aż taka przepaść w tabeli. Teraz pomyliła się Lukas. Skorzystały na tym piłkarki z Poznania i to one rozpoczną wyrzutem z autu. Zostawiła piłkę Nowak. Się pobiegła do linii napadu. Zostawiła tą piłkę Filipiak. Cerajewska. Machowiecka, ale straciły piłkarki ze Stolicy Wielkopolski. Lukas. Kolejna długa piłka
bardzo niecelnie, nieprzemyślane to zagranie. Chwila na ustawienie formacji, na złapanie oddechu. I za moment z autu rozpoczną piłkarki Polonii. Przejęła Pakulska natychmiast do Kopińskiej, dopadła do tego Gawrońska, ładnie zgrała Kopińska sam na sam. Świetnie w tej sytuacji Siejka, to była naprawdę doskonała sytuacja, zabrakło zimnej krwi, przytomne zachowanie Gawrońskiej, pięknie odegrana piłka, to byłaby książkowa akcja. Ale świetnie dzisiaj dysponowana Katarzyna Siejka, na pewno będzie miała sporo pracy w dzisiejszym spotkaniu. Ale coraz odważniej, coraz łatwiej rozmontowuje defensywę z Poznania zespół Romana Jaszczaka. Zając do Sałaty. Zabranie do Lukas. Długa piłka do Kopińskiej, tudzież Gawrońskiej. Kolejny raz nie znalazła adresatki. Papulska w środku pola. Na prawą stronę do Zając, ta skiksowała w tej chwili fatalnie. Natychmiast dopadła do tej piłki Szmatuale. O. Piłka wylądowała serdecznie na aucie. Zając. Sałat. Gawrońska pokazała się w środku pola po tą piłkę, widząc problemy z wyprowadzeniem piłki. W tej chwili cztery zawodniczki z Polonii skupione na pressingu. Sześć w obronie. Szczelnie trzymają jak bokser za podwójną gardą. Za chwilę kwadrans gry za nami na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Czterokrotne triumfatorki tejże ligi. Medyk Konin remisuje bezbramkowo z Beniaminkiem z Poznania. Iwaniszyk. Nie udało się przeżyć. Gaudaj też nie koniec akcji. Do Pakulskiej, do środka, tam natychmiast do Kopińskiej. Będzie doskonała sytuacja. Wychodzi w tej chwili sam na sam. Chudzik z najbliższej odległości. 16 minuta. Natalia Chudzik otwiera wynik spotkania. W meczu do siatki Polonii Poznań trafia Natalia Chudzik. Bardzo ładna akcja. Asysta Dominiki Kopińskiej. Nie chciała tutaj ryzykować, jak kilka minut wcześniej miała tę sytuację. Dobrze, że nie rozpamiętuje takich zagrań. Udzieliła się z koleżanką w tej chwili. Chudzik do Gawrońskiej doskonale jest w polu karnym. Gawrońska do Kopińskiej. Ta piłka zablokowana przez Czudzińską. Leżysz na murawie, ucierpiała w tej początkowej fazie akcji Natalia Pakulska w tej chwili. No już się podniosła, będzie chyba mogła kontynuować grę. I Chudzik z rzutu rożnego, dośrodkowanie, odchodząca piłka. Żadna z piłkarek z Konina tego nie zgrała. Pakulska z dystansu, piłka zablokowana i rozpoczną piłkarki z Poznania. Czudzińska.
dobra piłka w tej chwili przy piłce. Nowak zgrała do Sutkowskiej. Polonia atakuje własną bramkę. Rozpoczynek Dominiczak. Zabrakło centymetrów, aby móc dośrodkować tą piłkę w pole karne. Ale należy pochwalić piłkarki z Poznania, że nie załamały się po tej pierwszej straconej bramce, że chcą walczyć. Przyjechały tutaj do Konina mocno zmotywowane w bojowych nastrojach, pomimo tego, że jak dotąd w ekstralidze kobiet zdobyły zaledwie jeden punkt. Nie zmienia to jednak faktu, że z przebiegu tego meczu jak dotąd nie widać tej przepaści w tabeli, chociaż z coraz większym luzem rozpoczynają swój taniec piłkarki Medyka Koń. Elińska do Lukas, do Hudzik, bardzo aktywna od pierwszych minut, zresztą jak cała drużyna Medyka. Zając do Iwaniszyn tutaj i najlepsze zagranie, będzie szansa na kontrę. Wychodzi Cerajewska, zagranie do Nowak, zbyt mocne. Na spokojnie Helińska, a z Lukas. Prawą stronę do Zając, poradziły sobie pod tą presją piłkarki Romana Jaszczaka Gaudajte. Tylko ona wie, co chciała zrobić tym zagraniem. Niepotrzebna strata od własnej bramki, rozpocznie Katarzyna Siejka. Uratowała tą piłkę w tej sytuacji Chudzik. Doskonała piłka do Gawrońskiej, ta już natychmiast rozpędzona, wbiega w pole karne, w tej chwili z lewej strony wyłożona piłka płasko do Kopińskiej. Jeszcze nie koniec sytuacji, Kopińska i jeszcze dzisiaj nie może znaleźć drogi do siatki. To nie koniec sytuacji, jeszcze walczyły tam piłkarki z Medyka, ale spod tej opresji udało się być obronną ręką piłkarką Polonii. W tej chwili Kopińska po raz kolejny przed szansą, jeszcze utrzymała się przy piłce. Kolejne zwody, podwojona, potrojona, straciła tą piłkę. Tutaj jeszcze próbowała się w to wszystko wkomponować Iwaniszyn, nie poradziły sobie piłkarki z Konina, ale nagle do tej piłki dopadła Zając. Cały czas kontynuują akcję piłkarki z Konina, dośrodkowanie w pole karne. Hayley Lukas oddała strzał, jednak gdzieś tam była dobrze pilnowana. Nie mogła czysto uderzyć i to zagranie bez problemu wychwyciła Katarzyna Siejka. Nie najlepsze wybicie, ale problemy z opanowaniem Iwaniszyn przy piłce piłkarki Polonii. Nowak, ale nie ma z kim grać. Pojedynkę na całą linię defensorek Medyka Konin, taki Pakulska krótko z Gawrońską. Teraz kolejny Pakulska, podłącza się w to wszystko Chudzik natychmiast do Kopińskiej. Dobrze pilnowana dzisiaj Dominika, chociaż miała już swoje sytuacje. 22 minuty meczu za nami, 14 kolejka Ekstraligi Kobiet. O mecze ostatni w tym 2018 roku. Mecz z terminarza rundy wiosennej. Zaut Lukas w pole karne. Strąciła to Grześkowiak, ale Pakulska przechwyciła tą piłkę na lewą stronę do Lukas. Ta na spalonym, ale to dośrodkowanie i tak było
nie najlepszy w jej wykonaniu, więc przypuszczam, że nawet gdyby nie było spolnego stracji, to nic specjalnie by nie wyniknęło. Siejka. Popatrzyła Chudzik. Na chwilę tylko przyjęła piłkarki Polonii. Pakulska, doskonała piłka do Gawrońskiej. Nie było spolnego, ale ciągnie na przedpolu Katarzyna Siejka. Na pewno gdyby jej forma dnia była obniżona, mielibyśmy na tablicy wyników na pewno inny wynik. Kopińska kilka razy w doskonałej sytuacji nie wykorzystała póki co swoich szans, ale bardzo dużo czasu pozostało do zakończenia tego zawodu. Miejmy nadzieję, że zobaczymy jeszcze w tym spotkaniu sporo bramek. A Lukas. Kolejny raz nie przemyślałem to zagranie zbyt szybko, zbyt nonszalancko, tracą piłki, niewymuszone błędy, a przecież nie jest to rywal z najwyższej półki, też ambicji odmówić nie można. Piłka daleka, próba zagrania gdzieś tam już od razu z pamięciem linii pomocy w pole karne, ale wychodzą medyczki. Dobrze zastopowała tą akcję gręca z numerem 3 Cywińska. Łukasz Zoty zdecydowała się na wariant do tyłu, do Chodnickiej. Gdgeldajta do Zając. Dzisiaj ta prawa strona niespecjalnie funkcjonuje w medyku. Zając Iwaniszyn, takie nieco eksperymentalne ustawienie prawej flanki. Nieco zmian jednak dzisiaj Roman Jaszczak wprowadził do swojego ustawienia. Nikolka Letka na ławce ze względu na przebytą chorobę w ubiegłym tygodniu, nieco osłabiona, dał jej odpocząć trener w tym spotkaniu. Jeszcze nie koniec sytuacji, Iwaniszyn w pole karne, sparowała to Siejka i udało się wyjść z opresji piłkarką z Poznania Sutkowska. Zwolniła nieco akcję, długa piłka do Machowieckiej, a cały czas medyk w natarciu. Nie brakuje takiego ostatniego podania, żeby było dokładne, przemyślane i w tempo. W tej chwili po raz kolejny niedokładnie Zając. Polonia poza prawą stroną przebiera się w tej chwili Liczbińska. Nie koniec akcji, ale wmiesza się w to wszystko. Gdgeldajta. Na pełnym spokoju rozprowadza piłkę do Papulskiej, tam się w dobrej dyspozycji. Na stronę do Chudzik, tylko Gawrońska i Kopińska. Świetnie, teraz niewiele zabrakło, aby popularna w Koninie Anna Gawrońska dopadła do tej piłki, minęła Siejkę i pozostałoby tylko oddać celny strzał na bramkę. Kolejny główkowy pojedynek. Chudzik wygrała tutaj z Liczbińską. Dobrze dzisiaj wygląda w tym spotkaniu. Nie była faulowana Kopińska, chociaż nie zgadzała się z decyzją Emilii Szymuli w tej chwili. Sałata do Gdgeldajta. Pakulska, jest sporo miejsca. Na lewą stronę do Lukas. Zwolniła nieco akcję. Teraz zagranie z prawej nogi. Po raz kolejny piłka do Lukas. Będzie szukała dośrodkowania, ale dobrze pilnowana w
do samego końca w tej sytuacji przez Liczbińską. Piłka z autu. Lukas. Próbuje sobie defensorki z Poznania. Teraz jeszcze piłka wrzucona przez Chudzik. Ale czujnie na przedpolu Siejka. 28 minuta spotkania 14 kolejki Ekstraligi Kobiet na stadionie imienia Złotej 11 Kazimierza Górskiego. Czterokrotne mistrzynie Polski prowadzą 1-0 z Beniaminkiem Polonią Poznań. W 16 minucie wynik spotkania otworzyła Natalia Chudzik. Asystowała jej Kopińska, do niej właśnie adresowana piłka w tej chwili, ale nie poradziła sobie z Czudzińską. Dzisiaj jakby spięta była Dominika. Teraz sam na sam będzie szansa. Nie wiem, na co ona czekała. Próbowała zagrywać do Iwaniszyn. Trzeba było szukać strzału po raz kolejny w sytuacji sam na sam. Dominika Kopińska nie potrafi odczarować bramki strzeżonej przez Siejkę. Taka zawodniczka jak Dominika Kopińska nie może marnować aż tylu sytuacji. W kontekście walki o odzyskanie fotela lidera, zdobycia wszystkiego tytułu, to musi poprawić na pewno skuteczność Liczbińska. Polonia, ciekawa akcja, strzelała Nowak niecelnie, ale cały czas próbują kąsać piłkarki Michała Warczyńskiego. I przyjechały tutaj skazywane na pożarcie. A tymczasem drużyna Medyka Konin popełnia zbyt dużo błędów momentami. Tak gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze brakuje niekiedy ostatniego podania, albo po prostu wykończenia. Sałata. Długa piłka do Iwaniszyn. Czy zdąży? Opanowała tą piłkę. Jest w tej chwili w doskonałej sytuacji do zagrania do Gawrońskiej w pole karne. Płasko. Nie miała z czego uderzyć. I po raz kolejny piłka zatrzymana. Siejka dzisiaj dwoi się i troi, ma najwięcej pracy zdecydowanie z zawodniczek z Poznania. Faulowała Chemińska, położyła się na plecach tę walce o główkę, o piłkę główką. I za moment rozpoczną piłkę ze stolicy Wielkopolskiej. Grzyszkowa. Do Sutkowskiej. Jeszcze utrzymała się przy piłce. Cały czas Polonia. Ale walczy dzisiaj. Pakulska jest w doskonałej dyspozycji w dzisiejszym dniu. A Kopińska po raz kolejny nie opanowała piłki. Rozpocznie Beniaminek. Polonia z autu. Chudzik. Dużo angażuje się również w defensywie, wprowadzając spokój w poczynaniach swoich koleżanek. Doskonał w tej chwili przerzut na lewą stronę do Lukas. Nie wiem, dlaczego zwolniła tą akcję. Nieudane zagranie do Kopińskiej. Za bardzo chcą, tak się wydaje, piłkarki Medyka za szybko decydują się na
niektóre zagrania przez to sporo niewymuszonych błędów i po raz kolejny od własnej bramki Siejka. Kolejny raz nie najlepsze wybicie, dobrze przyjęła to Gergoda i te do Gawrońskiej, ale Siejka naprawiła swój błąd i już na końcu pola karnego ryzykownie, ale zatrzymała Gawrońską. Piłkę jeszcze przyjęła Pakulska, co dzisiaj robi ta dziewczyna, naprawdę sporo energii. A tymczasem z kontrą wychodzi zespół Polonii Poznań. Przy piłce w tej chwili Maria Nowak jest już w okolicy pola karnego, musiała zwolnić, czeka na koleżanki. Zagranie do Sutkowskiej w pole karne. Wydawało się, że zamknie tą akcję Machowiecka. Nie odda strzału. Ale kontra bardzo dynamiczna i groźna. Zając do Iwaniszy. Gaudajty. Z kolei Zając już spokojnie defensorki Medyka Koni. Pakulska na lewą stronę do Lukas. Do Kopińskiej. Ta doskonałym podaniem tej znalazła Chudzik. W polu karnym już będzie zagranie zablokowane przez Grześkowiak i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Zmiana wariantu, to nie Natalia Chudzik będzie wybijać tą piłkę z narożnika boiska, tylko Natalia Pakulska. Dobra piłka. Niewiele tam zabrakło, aby któryś z zawodniczek oddała celny strzał. Ucierpiała tam któraś z piłkarek Polonii. Wydaje się, że będzie mogła kontynuować grę i rozpoczną Poznanianki. Siejka próbowała walczyć o tę piłkę, Gergaudajte, nie najlepsze te wybicia, chociaż dyspozycja Siejki w dzisiejszym spotkaniu naprawdę dobra. W tej chwili spiksowała Iwaniszę, nie trafiła w piłkę, a za tą grę rozpoczną tam piłkarki Polonii. Pakulska do Kopińskiej, duże zagęszczenie, ale tam odnalazły jeszcze drogę w kierunku bramki Siejki, piłkarki Medyka Konin, co wypchnięta na lewą stronę Chudzik do Pakulskiej i dobry powrót Filipiak. I za oto w okolicy pola karnego będzie próbowała wrzucić jak najdalej tą piłkę Hayley Lukas do Kopińskiej. Będziemy mieli rzut rożny. Po raz kolejny Pakulska zmierza do narożnika boiska. Dzisiaj dobrze dysponowana. Ostatnia próba zagrania piłki w pole karne bardzo dobra. Środkowanie. Skoczyła tam najwyżej Gaudajte, ale po raz kolejny nie potrafi tak skierować się piłki, aby zagrozić się bramce Siejki, chociaż w tej chwili piłka jeszcze tam dotknęła niektórych zawodniczek w biało-czerwonych strojach i będziemy mieć kolejny rzut rożny. Z drugiej strony boiska Natalia Chudzik, dośrodkowanie w pole karne, Siejka piąstkuje, ale za wysoko noga. I rozpocznę Poznanianki. Wszyscy byli za plecami, ona tu nogę podniosła. Noga, drugą stronę była fajna, noga. Ale to chwilą przyznałem, żeby był wolny.
Wasilka. Nie najlepsze wybicie. Przyjęła to Chudzik do Gawroński. Piłka po sznurku. Kopińska już jest w polu karnym, ale za długo dzisiaj czeka Dominika z zagraniem. Powinna szukać strzału. Coraz bardziej zaczyna ją irytować ta sytuacja, ta niemoc. 38 minuta. Dominika dzisiaj już limit zmarnowanej sytuacji wykorzystała. Czekamy, kiedy się odblokuje. W tej chwili Pakulska w pole karne. Tu z problemami Siejka, ale opanowała w końcu piłkę. Nowak, nie udało jej się opanować piłki. W tej chwili Polonia, Litwińska, ale po raz kolejny Chudzik tutaj w obronie. Ileż to już pojedynków wygranych i doskonałych zagrań. Gawrońska. I za tu grę rozpoczną podopieczne Romana Jaszczaka i Waniszy. Pokazała się Kopińska, że jest pod grą, do Gedgaudaitę. Niestety pomyliła się w tej sytuacji, chociaż naprawiła swój błąd, czystą o piłkę. Ucierpiała piłkarka Polonii, ale już podniosła się w porządku. Lukas do Gawrońskiej. Końce pola karnego płasko do Kopińskiej. Zagranie do Gawrońskiej. Na spalonym po raz kolejny. Pomimo straty bramki w 16 minucie piłkarki Polonii naprawdę dzisiaj pokazują ogromne serce do walki, zaangażowanie. Nie grają bojaźliwie. Oczywiście z tak świetnie dysponowaną na przykład Natalią Chudzik, czy dobrze przechwytującą wszystkie nie najdalsze wybicia Esiejki, Gedgaudaitę. No ciężko jest tutaj narzucić swój styl gry. Robią co mogą, aby od czasu do czasu skonstruować jakąś akcję ofensywną. Skupiono raczej na rozbijaniu ataków medyczek. Tak jak w tej chwili. Pakulska. Lukas dzisiaj też mocno zaangażowana w akcje ofensywne, zresztą jak cały zespół teraz. Iwaniszyn, Gedgaudaitę, próba strzału z dystansu. Decyzja być może dobra, ale wykonanie nie najlepsze. Strzał słaby, niecelny. 41 minuta spotkania 14 kolejki Medyk Konin. W 16 minuty prowadzi przed własną publicznością z Polonią Poznań. Udało się Nowak zgrać tej piłki do samego końca. Lukas. Znalazła bardzo ładnie Annę Gawrońską. Tam mija defensorki przed polem karnym Kopińska. Strzał był jeszcze chyba tam nieco zablokowany, dlatego stracił na mocy. Bez problemu Siejka. I po raz kolejny od własnej bramki rozpocznie zespół Polonii. Załata. Pakulska. Do Zając. Nieudane to zagranie. Będzie szansa na kontrę. Coś musiały tutaj zwolnić. Naciskała jeszcze Gawrońska. I w tej sytuacji Machowiecka lepiej się zachować, sprowadzić tą piłkę. Straciły natychmiast piłkę piłkarki Polonii na rzecz medyczek. Już na lewej stronie Natalia Chudzik. Musi zwolnić, nie ma komu zagrać. Michalińskiej, szansa gry od pierwszych minut. Dobre zagranie do Chudzik. Nieporozumienie z Kopińską, zbyt lekkie to zagranie. Być może trzeba iść
tropem Get Go Dajty, trzeba zacząć strzelać z dystansu. Kopińska miała dzisiaj kilka sytuacji sam na sam. Jak na razie nie potrafi odczarować się bramki strzeżonej przez Siejkę. I faulowana w środku pola Zając. Gabija do Helińskiej. Lukas. Pakulska. Do Zając. Piłka w pole karne do Chudzik. Teraz doskonała sytuacja. Niewiele zabrakło. A ta niezbyt dobrze zapowiadająca się akcja, taka usypiająca zespół Polonii. Piłka skierowana w pole karne, dopadła tam Chudzik i takim sprytnym zagraniem chciała przelobować Siejkę. Get Go Dajty, doskonała piłka w tej chwili do Iwaniszy w polu karnym. Będzie szansa na 2 do 0. Zablokowana, obroniła tą piłkę Siejka. Dzisiaj naprawdę bardzo dobre zawody w wykonaniu Katarzyny Siejki. Też inaczej, piłkarska niemoc podopiecznych Romana Jaszczaka. No, 45. minuta spotkania. Za moment dobiegnie końca pierwsza część spotkania. Teraz z problemami Liczbińska nie opanowała tej piłki. Dobrze, Pakulska do Chudzik. Ten duet dzisiaj wygląda naprawdę rewelacyjnie. I Pakulska, uderzenie zablokowane, ten strzał. Naprawdę niewiele zabrakło. Będziemy mieć Żydrożny jeszcze w końcówce tej pierwszej części. Dobra akcja po raz kolejny, pokazała się z dobrej strony Pakulska. Teraz będzie chyba szybki wariant, tak, już rozpoczęły dwie Natalie. Pakulska w pole karne, wyskoczyła tam wysoko Helińska, jednak nie zabrała się z piłką, a właśnie w tej chwili Emilia Szymula kończy pierwszą część spotkania. 14 kolejki Ekstraligi Kobiet. Mary Konin prowadzi przed własną publicznością, przed Polonią Poznań. Medyka Konin. A ja już w tej chwili zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część meczu. Relacje oglądają Państwo na żywo dzięki Livestream HD. Sponsorem transmisji jest portal infokonin.pl. Do usłyszenia za kwadrans.
Ligi Kobiet. Medyk Konin prowadzi przed własną publicznością 1-0. Autorką bramki Natalia Chudzik. W 16 minucie asystowała Dominika Kopińska. Dzięki przypomnienie składu. Gospodarze w bramce Dominiczak. W obronie Lukas, Helińska, Sałata i Zając. Dalej w pomocy Chudzik, Makulska, Getgaudaite i Iwaniszyn. Kopińska z Gawrońską w ataku na ławce. Maskiewicz, Kaleczko, Łasicka, Sowalsko, Leniczak, Majda i Koptur. Goście w następującym ustawieniu. Siejka, Cywińska, Chudzińska, Machowiecka, Grzyszkowiak, Liczmińska, Cerajewska, Nowa, Szmatuła, Filipiak, Słuchowska, na ławce Zborna, Dziorga, Kościelna, Lewicka, Wilczak, czyli w takich samych ustawieniach, w jakim rozpoczęły to spotkanie obie drużyny. W tej chwili próba zagrania piłki do Gawrońskiej. Mecz toczony w dobrym tempie. Zupełnie nie widać różnicy, jaka dzieli obie drużyny w tabeli. Zając rozpędza się już, przebiega kilkadziesiąt metrów, zatrzymana na chwilę tylko piłka do Kopińskiej. Była faulowana tuż przed polem karnym i będzie doskonała okazja, aby podwyższyć wynik tego spotkania. Miała swoje szanse w tym spotkaniu Dominika Kopińska. Medyk atakował, atakuje ostatniego tej zagrania, strzału. W tej chwili przy piłce nie kto inny jak Natalia Chudzik będzie, wydaje mi się, próbowała dograć to na główkę. Dobrze do Kopińskiej. Nie spotkała się jednak z tą piłką i po raz kolejny pewnie Siejka. Udało się zgrać to Nowak, ale już piłkarki z Konina. Natychmiast piłka do Gawrońskiej i po raz kolejny piłka na aucie. Gawrońska. Pakulska. Lukas do Kopińskiej. No, udany dribbling, jednak to zagranie pole karne nie było dokładne. Powróciła teraz w odbiorze Zając bardzo ładnie. Sałata dobrym zagraniem znalazła Chudzik. Do Zając. Niepotrzebna strata. I rozpędza się Polonia. Chociaż zbyt szybko chciały wyjść z tą kontrą. Po raz kolejny piłka do Marii Nowak. Ileś to już sprintów musiała wykonać ta dziewczyna. Nie wiem, czy będzie w stanie wytrzymać ten mecz w takim tempie prowadzony. Na pewno będą tutaj z każdą minutą piłkarki obu drużyn starały się przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Tutaj Polonia też uwierzyła, że nawet z czterokrotnymi mistrzyniami Polski można powalczyć o korzystny rezultat. Tym bardziej, że bardzo dobrze ten mecz wygląda również w ich wykonaniu. Dobre tempo, niespecjalnie dzisiaj miała dużo zajęć Natalia Dominiczak. Myślę, że bardziej zmarzła. Czemu nie można powiedzieć o Katarzynie Siejce, która popisała się kilkoma paradami, między innymi w sytuacjach sam na sam, doskonale wyczuwała intencje piłkarek występujących w czarnych strojach. Pakulska do Kopińskiej. Zwolniła nieco tą akcję, piłka na prawą stronę do Iwaniszyn, niedokładnie.
przyjęły piłkarki Polonii i już wychodzą większą ilością zawodniczek z kontrą. Jeszcze w tej chwili zwolniła Cywińska i straciły Poznanianki, ale tylko na moment. I znowu atakują Poznanianki. Cerejewska. Opanowały tą sytuację defensorki Medyka Konin. I lewą stroną próbowała się tam przedrzeć Chudzik. Pakulska. Dobry zawód dzisiaj rozgrywa ta piłkarka. Podobnie jak Chudzik, piłka do Gawrońskiej. I z najbliższej odległości Mariana Iwaniszyn nie potrafiła skorzystać z tego prezentu. Do samego końca jeszcze piłkarki Polonii Poznań walczyły, aby ta piłka nie znalazła drogi do siatki. Na tablicy wyników cały czas 1-0. Powolutku do narożnika boiska zmierza jedna z najlepszych piłkarek w dzisiejszym spotkaniu, Natalia Chudzik. Dośrodkowanie w pole karne. Radzą sobie w tej sytuacji piłkarki Polonii, ale jeszcze raz próba dośrodkowania. Tym razem przed pole karne do Pakulskiej będzie strzał z dystansu na spalonym. Kopińska najprawdopodobniej. I rozpoczną goście. Pakulska do Iwaniszy. Kopińska. Iwaniszy. Ale zabrakło niewiele, aby tą piłkę dostała pod nogi Gawrońska. Kapitan Konińskiej z drużyny. I od własnej bramki gry rozpocznie Siejka. Najlepsze wybicie. Nastręciła to Cerańska głową, chociaż nie było partnerek, nie miała z kim zagrać. Już z powrotem w natarciu zawodniczki w czarnych strojach. Kopińska przedziela się zbyt długo. Nie było faulu w tej sytuacji zdaniem Emilii Szymuli. Pozwala grać dalej, rozpędza się. Grająca z numerem 14 Maria Nowak będzie. Nie będzie doskonałej sytuacji. Tak jak mówiłem, ta dziewczyna już po prostu nam słabnie. Tych sprintów w pierwszej połowie wykonała naprawdę bardzo dużo. Już nie ma tej świeżości. Jest dosyć chłodno. 2 stopnie w Koninie. Ciężka praca w pressingu. I te sprinty gdzieś tam później próbując wyprowadzić kontrę. No na pewno powodują, że pojawił się deficyt sił. A tymczasem defensorki Medyka spokojnie czekając, co tutaj się wydarzy, czy piłkarki Polonii zaatakują. Wymieniły ze sobą kilka podań, chociaż to ostatnie to zagranie jest po raz kolejny nieudane, nieprzemyślane. I to jest kolejny materiał dla Romana Jaszczaka do analizy. Dzisiejszy mecz jest prowadzony w dobrym tempie. Dużo fajnych, ciekawych zagrań, jednakże piłkarki Medyka jak zaczarowane nie potrafią podwyższyć tutaj i udokumentować swojej przewagi. Prowadząc praktycznie w każdym statystycznym aspekcie gry. Chudzik
Kozłowik z narożnika boiska w pole karne. Zamieszanie, jeszcze nie koniec sytuacji. Tam Maja próbowała złożyć się do tego strzału Zając. Piłka po raz kolejny opuściła boisko. Będziemy mieć rzut rożny z drugiej strony. Tam już dynamicznym krokiem zmierza Natalia Populska. Za moment wybije piłkę wszystkie piłkarki grające w polu na połowie Polonii. Zamieszanie, piłka nad poprzeczką. 55. minuta spotkania 14. kolejki Ekstraligi Kobiet w Koninie. Miejscowy medyk po bramce Natalii Chucik prowadzi z Polonią. I po raz kolejny od własnej bramki Katarzyna Siejka. Niezbyt dobre to wybicie, nie za długie, ale udało się przedłużyć piłkę głową Filipiak, ale już straciły piłkarki Polonii. Swoją akcję konstruuje medyk Gawrońska. Nie przedostała się tym razem przez szczelną linię defensywną, ale wmieszała się w to wszystko. Getgaudajte zagrywa do Gawrońskiej. Jest już w polu karnym. Natychmiast próbowała odegrać piłkę do Kopińskiej, czy też zamykającej akcji Iwani Szyna, ale po raz kolejny fantastyczny zachowała się w polu karnym Siejka. Zając, to nie koniec jeszcze akcji. Teraz na prawej stronie piłka kierowana do Iwani Szyn. Zdąży to, opanowała tę piłkę. Asystentka była innego zdania. Od własnej bramki rozpocznie golkiper gości. Najpewniejszy punkt na pewno dzisiaj w drużynie z Poznania to bez wątpienia, bezapelacyjnie Katarzyna Siejka. Spędza się Chudzik lewą stroną. Wycofanie do Lukas. Po raz kolejny Achelińska. Będziemy mieli szansę na ciekawą akcję. To już historia, bo już na to próbowała odpowiedzieć Polonia. Po raz kolejny przejęły medyczki. Papulska do Lukas. Lewą stroną przedziera się zespół Romana Jaszczaka. Dobra piłka. Ale Kopińska, wiedząc, że nie będzie mogła tutaj nic z tej akcji więcej wyciągnąć, sprytnie je nabiła. Który się z defensorek. Będziemy mieć za moment zmianę w zespole Polonii Poznań. Boisko puszcza Anna Machowiecka. A w jej miejscu zobaczymy z numerem 13 Patrycję Kościelną. A za nią na boisku melduje się numer 13 Patrycja Kościelna. Pakulska z narożnika boiska w pole karne. Jeszcze nie koniec tej sytuacji, nie ma spalonego. Pogubiły się tutaj defensorki Polonii. Zmasowany atak, zamieszanie, ale radzą sobie w tej sytuacji. Jeszcze nie koniec. Pakulska w tej chwili w polu karnym, zablokowane do zagrania. Będziemy mieć kolejny rzut rożny. Wiele brakowało, aby właśnie świeżo zameldowana na boisku Kościelna wyszła, mogła wyjść z kontrą bardzo groźną, zablokowana. I teraz kolejny strzał bardzo lekki, bez problemu Siejka. Na wypoczęta Kościelna spróbuje wnieść tutaj ożywienie w ataku, ale nie dysponuje aż tak dobrymi warunkami fizycznymi. Sporo niższa między innymi od Sandry Sałaty czy Gabi Gelgaudajte.
sobie będzie starała się zagrozić bramce Dominiczak. Tymczasem na lewej stronie Medyk. Chudzik w pole karne. Taki centrostrzał. Mogło zaskoczyć to Siejkę. Zobaczyła, że była gdzieś tam na wykroku. Kwadrans drugiej części tego spotkania za nami. Cały czas na tablicy wyników 1-0 po bramce Natalii Chudzik, ale w tej chwili Gawrońska zagrywa do Kopińskiej i ta wywraca się, nie opanowując piłki, nie oddając strzału. To nie jest dzień Dominiki Kopińskiej. Przypuszczam, że niedługo zobaczymy na boisku Nicole Koletkę, trener Roman Jaszczak chce jeszcze oszczędzić tą zawodniczkę, chorowała w ubiegłym tygodniu. Nieco osłabiony organizm odpowiedzialny za odnowę biologiczną. Mariusz Jelnicki dwoił się i troił, żeby postawić się na nogi. Trener Jaszczak nie chciał ryzykować zbyt ważne ogniwo w swoim zespole, aby narażać ją na jakieś niepotrzebne dodatkowe problemy zdrowotne. Leży jedna z zawodniczek Polonii na boisku. To Sutkowska. Ucierpiała w poprzednim starciu, ale będzie mogła kontynuować grę. I rozpoczęły medyczki. Iwaniszyn. Do Chudzika. Nieporozumienie, ale była jeszcze tam Getgaudajte. Pakulska do Chudzik. Troszeczkę za mocne to podanie. Wszystko dobrze przeczytała Siejka i ona po raz kolejny rozpocznie akcję swojego zespołu. Zając. Iwaniszyn. Naciskana przez Szmatułę. W tej chwili Iwaniszyn zobaczyła żółty kartonik. Za to zagranie Szmatuła powalczyła o piłkę, mogła groźnie rozprowadzić i zagrozić bramce Dominiczak. Słuszna decyzja arbitra głównego tego spotkania. Pani Emilia Szymula była bardzo blisko tej całej sytuacji. Myślę, że to była słuszna decyzja. Przy piłce Czudzińska. W pole karne, zawieszona długo futbolówka, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze tam walczyła Cerajewska o piłkę, ale ostatecznie to Chudzik dopadł do tej piłki, próbował rozprowadzić kontrę, zablokowane to podanie, piłka na aucie, lizał, tu rozpocznie Lukas. Widać ogromny progres piłkarek Polonii Poznań w porównaniu do początku tej rundy. Na pewno w tej chwili Kopińska fatalnie kiksuje w polu karnym. Wydaje mi się, że to będzie pierwsza zmiana w zespole Medyka. Jest jakaś spięta, być może zmęczona już trwającym sezonem. Dzisiaj pomimo tej asysty niezbyt szczęśliwy mecz w jej wykonaniu. Kilka sytuacji sam na sam zmarnowanych, a tymczasem Kościelna przyjęła piłkę, zagrywa do Nowak, gdy do niej kierowana piłka nie przedarła się tam przez szczelną linię defensywną
Medyka Konin dopił futbolówka i po raz kolejny z akcją ruszają zawodniczki Romana Szaka, Pakulska. Zdążyły się już przegrupować piłkarki Polonii, w tej chwili doskonałe przejęcie. Polonia idzie z kontrą, jest wypoczęta Kościelna, naciera Weronika Szmatuła, piłka w pole karne, żadna z piłkarek Polonii tego nie zamykała, trzeba było szukać wypoczętej Kościelnej. Coraz więcej miejsca Iwaniszyn do Gawrońskiej. Szukają swojej szansy piłkarki Polonii, widzą, że tutaj naprawdę mogą powalczyć się o korzystny rezultat, a takim będzie każda zdobycz punktowa, tym bardziej z czterokrotnymi mistrzyniami Polski. Chudzik w pole karne, ale radzą sobie defensorki Polonii. Będzie podwójna zmiana za moment w pole Medyka Konin. Tak jak spodziewałem się, wywołana do tablicy Nicole Kaletka. Zobaczymy również Alonę Kowtun niedługo. Kopińska jeszcze będzie miała szansę. Zbyt długo, wydaje mi się, zwlekała, chociaż zdołała zagrać. Druga asysta w jej wykonaniu. A bramkę w 66 minucie. Ta sama para, Natalia Chudzik. Natalia Chudzik. I po raz drugi asystuje i Dominika Kopińska. Nie zapowiadało się, że z tej akcji padnie bramka. 2-0 na stadionie w Koninie. Medyk prowadzi z Polonią Poznań. Tak jak przypuszczałem, wojsko opuszcza Dominika Kopińska, miejsce Nicole Kaletka i Mariana Iwaniszyn opuszcza wojsko, a w miejsca Kostun. Dominika Kopińska numer 7, a za nią na boisko wchodzi numer 27, Alona Kowtun. Kapuścińska. Medyk z autu. Zając. Nieudane to zagranie przyjęły piłkarki Polonii. 3-4 rozpędzają się piłkarki z Poznania. Kościelna dopadnie do tej piłki, powalczyła Zając, to nie koniec sytuacji. Wmiesza się w to wszystko jeszcze Pakulska, wprowadzając spokój w linii defensywnej. I w tej chwili Kowtun, pierwszy kontakt z piłką do Kaletki. Prawo stronę ucieka Kaletka, widzi ją Gawrońska, niecelne zagranie. Dobrze to przeczytała Grzyszkowiak. Ale Kowtun tutaj nie pozwala rozprowadzić tej kontry. Kaletka. Dobre zagranie do Getgaudajte. Ta do Gawrońskiej, po raz kolejny jest zablokowana jej próba podania. Kościelna pod grą, tam będzie na pewno starała się zagrać w bramce Dominiczak, jeżeli dostanie piłkę od którejś z koleżanek, bo jak na razie sama musi wypracować sobie na akcję. Kowtun na prawą stronę do Kaletki. Nie udało się jej to zagranie. Paulowała w tej sytuacji Sypkowską. I od własnej rozpoczną piłkarki Polonii Poznań. Rozpocznie Karolina Grzyszkowiak, kapitan poznańskiego zespołu. Zagranie, piłka do Nowak, ta do Kościelnej, przedziera się w tej chwili i do samego końca walczyła o pozycję. Przedzierając się tam jeszcze, próbowała wywalczyć lepszą pozycję, a nie znikł Zając. Przekroczyła już przepisy
tej chwili medyk w natarciu, lewa strona, chodzik w pole karne, Kaletka. Niewiele zabrakło, abyśmy tutaj oglądali trzecią bramkę w tym spotkaniu. 70 minuta na zegarze, na tablicy wyników 2-0. Obie bramki autorstwa Natalii Chudzik w 16 i w 66 minucie. Dwukrotnie asystowała jej Dominika Kopińska. Tej zawodniczki nie ma już na boisku. Chudzik do Kaletki, doskonała piłka. Pogubiła się Nicole w tym dryblingu, ale walczy jeszcze do samego końca i nie kalkulowały defensorki Polonii. Wybiła tą piłkę Grzyśkowa. Będziemy mieć za moment kolejną zmianę w zespole gości na boisku. Zameldzie się za chwilę Angelika Lewicka. Wkroczona numer 14, Maria Nowak. A Maria Nowak zmęczona już tymi sprintami. A wchodzi ministra! O kościelnym wie! A na boisko wchodzi numer 18, Angelika Lewicka. Maria Nowak opuszcza boisko. Nabiegała się, sporo zdrowia zostawiła. Z autukowtu do Zając. Problemy z przyjęciem, chociaż udało się opanować. Pakulska. Kowtun do Kaletki. Nie udało się celnie zagrać do Pakulskiej, ale już widać, że ta druga bramka odblokowała nieco podopieczne Romana Jaszczaka. To już mecz absolutnie pod ich dyktando. Wyczekuje swoich szans z kontrą zespół Polonii. Teraz szczęśliwie, ładnie to zagrała gdzieś Kowiak. Zając aut, wesoła. Chelińska. Zając do Kaletki. Chciała ładnie zagrać do Pakulskiej, wbiegającej w pole karne. Bardzo dobrze zorganizowana Polonia w obronie. Nie pozwala tutaj specjalnie. Muszą szukać różnych rozwiązań piłkarki medyka, aby znaleźć drogę do siatki. Dzisiaj strzeżonej przez Katarzynę Siejkę, jedna z najlepszych piłkarek Polonii w tym spotkaniu. Najwięcej pracy na pewno z racji zmasowanych ataków. W tej chwili Kowczyn w polu karnym, do niej piłka kierowana, utrzymała się. Minęła tam jeszcze jedną z zawodniczek. Kaletka tuż przed polem karnym, tuż przed polem bramkowym. Jest zablokowany ten strzał. Chudzik jeszcze raz w pole karne. I będziemy mieć kolejny rzut rożny. Do narożnika boiska zmierza już Natalia Pakulska. Wszystkie piłkarki z pola. Medyka Konin na połowie Polonii. Pakulska dośrodkowanie w pole karne. Zamieszanie. Jeszcze Gawrońska tam oddała strzał, jednak bardzo, bardzo niecelny. Od własnej bramki rozpocznie Siejka. Kolejne nie najlepsze wybicie przejęła to Gawrońska. Chyba niepotrzebna decyzja. Chciała za kołnierz wrzucić tą piłkę będącej na przedpolu Siejki. Nie udało się to zagranie w tej chwili. Dominiczak dobrze na przedpolu. Lukas do Gedgaudajta. Chudzik do Gawrońskiej. Nie przyjmuj, od razu w te piłki gra! Na prawą stronę do Zając. Kowtun.
straciła i rozpędza się w tej chwili zespół Polonii. Idą z kontrą przy piłce, po raz kolejny Szmatuła lewą stroną, rozpędza się. No myślę, że powinna jeszcze trochę podholować i spróbować się sama poszukać strzału. Tam przebiegła niemalże całe boisko, mogła to wykończyć samodzielnie. A tak, obesza się smakiem. Pakulska. Na prawą stronę do Kaletki, ta już wbiega w pole karne, będzie doskonała okazja, jeszcze ta piłka. Niewiele brakowało, aby dopadła do niej Anna Gawrońska. Cały czas 2 do 0. W 16 i w 66 minucie bramki autorstwa Natalii Chudzik, która właśnie ustawia piłkę w narożniku boiska. Będzie wykonywać rzut rożny. Dośrodkowanie. Getgaudaito da strzał celny, ale Sejka bez problemu. Przypomnę, że autorka obu trafień w dzisiejszym spotkaniu otrzymała nominację w plebiscycie Sportowiec roku 2018 pod honorowym patronatem Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kategorii Sportowiec roku kobiety. Tą nominację jako jedyna ze drużyny Medyka Komin otrzymała właśnie Natalia Chudzik. Sałata. Do Zając. Zagranie w pole karne. Kaletka to zgrała do Gawrońskiej. Nie zdążyła tego opanować Anna Gawrońska. Jeszcze któraś z defensorek poznańskiego zespołu ostatnio dotknęła piłkę. I po raz kolejny Natalia Chudzik będzie wybijać piłkę z rzutu rożnego. Dośrodkowanie. Zając walczy o piłkę. Piłkarki Polonii wybijają. Kościelna. Problemy z opanowaniem i strzał z dystansu. Próbowała legitymująca się amerykańskim paszportem Hayley Lucas. Getgaudaito strąciła tą piłkę, ale cały czas Polonia. Już zmierza Grześkowiak, aby wyrzucić tę piłkę z autu. I kolejny wygrany pojedynek główkowy Natalii Chudzik. Naprawdę bardzo dobre zawody na wykonaniu tej zawodniczki. Z autu Polonia. Grześkowiak. Piłka do karetki, bardzo ładnie to zgasiła w trasę, bardzo ładna sztuczka techniczna, kolejny zwód. Wydaje mi się, że tutaj piłkarki z Poznania przeszkadzały jej, ale to naprawdę jak skleiła sobie piłkę, jak minęła dwie rywalki, no to najwyższa światowa klasa. Piłka na aucie, pod presją piłkarki Polonii, nie kalkulują, wybijają. Chociaż tutaj nie zrozumiała decyzja piłka dla piłkarek z Poznania. Kościelna. Zbyt małą liczbą zawodniczek atakują piłkarki Polonii, aby móc przejść tą defensywę Medyka Konin. Pakulska. Pakulska. Do Sałaty. Piłkarki Polonii nawet specjalnie nie naciskają
tej chwili dopiero Kościelna, już ten pressing taki na półbliskę od połowy, raczej skoncentrowany na rozbijaniu ataków Medyczek, w tej chwili Pakulska, Lukas, teraz kolejne wycofanie. Sporo dźwienia wniosła Kaletka. Kolejna ładna sztuczka techniczna. Faulowana w tej chwili Nicole Kaletka. Będziemy mieć nie to Nicole Kaletka ukarana żółtą kartką za próbę wymuszenia faulu. Rzutu wolnego. Mamy jeszcze jedną zmianę w zespole Polonii Poznań. Boisko opuszcza oznaczoną numerem 11 Hanna Cerajewska, a za nią na murawie kolejna zmiana w zespole Kaja Dziergas. Polonii Poznań boisko opuściła Hanna Cerajewska, a w jej miejsce grająca z numerem 4 Kaja Dziergas. Lukas do Chudzik. Znalazła tym podaniem Gawrońską. Zastopowana, najbardziej doświadczona zawodniczka Medyka w bardzo prosty sposób. Ale dobrze tam asekuruje Gedgeldajte. Dysponująca bardzo dobrymi warunkami fizycznymi zawodniczka. Z Automedic Gedgeldajte. Udane teraz to zagranie główką Szmatuły. Do samego końca walczyła Grześkowiak i udało się zablokować tą próbę dośrodkowania Nicole Zając z narożnika boiska. Piłkę będzie dośrodkowywać Natalia Pakulska. Szybko tutaj podbiegła Zając, zdecydowało się na nieco inny wariant. Piłka w pole karne, żadna z piłkarek z Konina tego nie zamknęła, nie oddała strzału. O dużym szczęściu mogą być w tej sytuacji piłkarki Polonii Poznań. I od nowa w ataku pozycyjnym muszą z tym akcją konstruować piłkarki Medyka. Chudzik. Pole karne do Gawrońskiej. Niewiele brakowało, a Czujniusiejka dzisiaj. Bardzo dobra dyspozycja bramkarki pozewskiego zespołu. Dalekie wybicie. Gawrońska. Kaletka, kolejny ładny zwód, dobrze przytomnie, roztropnie do Chudzik na prawą stronę, niepilnowana, tam miała dużo miejsca, niepotrzebne takie zagranie, bardzo długo ta piłka leciała, zamknięte w trasę, pod swoją bramką Poznanianki. Próba strzału Hayley Lukas, bardzo nieudana. 84. minuta spotkania 14. kolejki Ekstraligi Kobiet w Koninie. Miejscowy Medyk po dwóch bramkach Natalii Chudzik prowadzi z Beniaminkiem z Poznania 2-0. Za moment będziemy mieć kolejną zmianę w zespole prowadzonym przez Michała Warczyńskiego. W zespole schodzi Zuzanna Filipiak, numer 21. Filipiak opuszcza boisko. Julia Witczak. A w jej miejsce Julia Witczak, grająca z numerem 20. Dzisiejszy mecz prowadzony był w doskonałym tempie. Nie było widać ani przez chwilę
przepaści, jaką dzielą obie drużyny w tabeli. Walka w środku pola o piłkę, o korzystne rozstrzygnięcie tej sytuacji. Lepiej wybrnęły piłkarki Romana Jaszczaka. Na prawą stronę do Zając, piłka do Kaletki. Poprzednio podniosła problemy, tutaj miała Zając w tej sytuacji. Walczy jeszcze Gawrońska do samego końca, dzisiaj też jakby niespecjalnie na zawody, na pewno będzie miała do siebie pretensje za niewykorzystane sytuacje, ale Polonia dzisiaj naprawdę pokazała, że potrafi grać piłkę, że chce walczyć, ogromne serce i wolę. Teraz niezbyt mocny strzał Natalii Pokulskiej. Pewnie wybroniony przez Siejkę. O, teraz fatalne wybicie Siejki. Ale nie skorzystały z tego prezentu podopieczne Romana Jaszczaka. Teraz piłka kierowana do Kościelnej. Niewiele brakowałoby. Mogła wyjść z Dominiczak sam na sam. Medyk cały czas w natarciu. Pakulska dzisiaj również bardzo aktywna od samego początku. Jest już w polu karnym, zagrywa do Kaletki. Powinna sama wykończyć tę sytuację albo oddać strzał. Za długo ją holowała i już oddała piłkę Kaletce w takim momencie, w którym ona się zupełnie tego nie spodziewała. Zając ładnie do Kaletki. Getgał dajte w pole karne na spalonym Zając. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Getgał dajte w pole karne, dobra piłka. Zamyka to wszystko Koftun. Po raz kolejny Siejka. Fenomenalne zawody w jej wykonaniu. Gdyby nie świetna postawa bramkarki Polonii, mielibyśmy tutaj dzisiaj na pewno o wiele wyższy rezultat, a tak na tablicy wyników 2-0. Pakulska na rozdzielniku boiska będzie dośrodkowywać się w pole karne. Sparowała tą piłkę Siejka na raty, ale wychwyciła ją i to ona rozpocznie kolejną akcję swojego zespołu. 88. minuta spotkania. Niewiele czasu zostało do zakończenia regulaminowego czasu gry. Mieliśmy specjalnych przerw w grze. Około 3 minut na pewno zostanie doliczone do tego spotkania. Jeszcze Kaletka walczy, ale do samego końca czuwała Laura Czudzińska. Chudzik zarożnika boiska, ośrodkowanie w pole karne. Zamieszanie, wyskoczyła tam najwyżej Getgał dajte, jeszcze nie koniec tej akcji. Problemy z opuszczeniem własnego pola karnego. Piłkarki Polonii zdominowane w ostatnich minutach przez podopieczne Romana Jaszczaka, które chcą tutaj jeszcze wpisać się na listę strzelczyń. Gawrońska w polu karnym zdołała to skleić. Getgał dajte nie odda strzału, jeszcze nie koniec sytuacji. Lukas z dystansu na poprzeczkę. Dobra,
Maciejka. Załtu rozpocznie medyk Lukas Pakulski. Jest użyte pokłady energii tej zawodniczki, cały czas przy piłce. Dobieg końca, regulaminowy czas gry. Kończy nam się pomału to spotkanie. Kończy nam się przedłużona runda jesienna. Tutaj trzy ostatnie kolejki z terminarza rundy wiosennej. W tej chwili jeszcze piłka do kaletki, tuż po kolejne, ale nieskutecznie piłkarki medyka. Jeszcze będziemy mieli rzut rożny w ostatnich minutach. Na krótki wariant zdecydowały się piłkarki medyka. Chudzik z kaletką, piłka w pole karne. Pakulska jeszcze przejęła tą piłkę zamknięte na własnej połowie. Kolejny strzał z dystansu Hejley Lukas, no, rozstrzelała nam się w końcówce. Dysponuje dobrym uderzeniem, jednak z celnością w dzisiejszym dniu nieco gorzej. Za moment Emilia Szymula zakończy to spotkanie, które nie było jednostronnym widowiskiem, tak jak wszyscy sympatycy kobiecego futbolu i eksperci spodziewali się gładkiego zwycięstwa medyczek. W tej chwili jeszcze będzie szansa. Gawrońska zbyt długo czekała. Była szansa na 3-0. Nie było tutaj mowy o faulu, nie ma karnego. Jeszcze jeden rzut rożny będą miały piłkarki medyka Konin, zanim arbiter główna skończy to spotkanie. Krótko wykonany stały fragment gry. Pakulska, dośrodkowanie. Jeszcze Getgaudajte nie pozwala wyjść skąd on. Piłka z Poznania, ale jeszcze będzie szansa. To jest nonszanskie zachowanie Getgaudajte. Piłka do Kościelnej, ale dobrze na przedpolu. Dużo czasu miała Dominiczak i właśnie w tym momencie arbiter główna Emilia Szymula kończy spotkanie w ramach 14 kolejki ostatnie spotkanie medyka Konina w tym roku kalendarzowym na stadionie imienia Złotej 11 Kazimierza Górskiego. Powracamy wiosną 2019 roku. W Koninie medyk pokonał w dwóch bramkach Natalii Chudzik. Zimę spędzi na pozycji wicelidera tabeli Ekstraligi. No tak jak mówiłem, kolejne 2-0, Benjaminek zapraszamy. Jednego punktu po 14 kolejkach medyk Konin zimę spędzi na pozycji wicelidera Ekstraligi Kobiet. Bardzo serdecznie zapraszam już Państwa na rundę wiosenną. Ze stanowiska komentatorskiego na żywo relacjonowo dla Państwa to spotkanie Jędrzej Burek. Obejrzeli Państwo relacje dzięki Livestream HD, a patronat medialny nad podcastmisją objął portal info.com.pl. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.